finałowym meczu barażowym jest z nami trener gospodarzy Arki Gdynia, trener Wojciech Łobodziński. Witam trenerze. Dobry wieczór. No proszę na początku o kilka słów podsumowujących to spotkanie i właściwie porażkę na koniec sezonu. No bardzo ciężko zebrać słowa po tym, co się wydarzyło. Już nawet nie dzisiaj, tylko w ostatnich tygodniach. I ja może o samym meczu najpierw powiem, bo wydaje się, że plan mieliśmy ok na ten mecz. Do pierwsza połowa praktycznie nie dopuściliśmy motoru do niczego, nic nie potrafili zrobić, nic nie mogli zrobić i ten plan z ustawieniem 4-3-3 nam wypalił. No tak naprawdę jedna sytuacja do straty bramki, pierwszej z rzutu wolnego po błędzie indywidualnym. Jedna sytuacja z głowy na zamknięcie. Oczywiście się cofnęliśmy i to trzeba powiedzieć, ale plan na niskie obronienie też mieliśmy, więc tam się wiele złego nie działo. No i tak jak w sporcie, w piłce szczególnie, błędy indywidualne powodują, że plan się sypie. Chciałem przeprosić ze swojej strony, bo na pewno mogłem zrobić więcej, nie tylko dzisiaj, ale wcześniej. No, taki rachunek mój sumienia na pewno będzie podsumowujący i na pewno pierwsze spojrzę na siebie, bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem i będę szukał tych błędów na pewno u siebie, na pewno kibice czy państwo dziennikarze też będziecie szukać tych błędów. Także jeszcze raz przepraszam, bo naprawdę jest mi ciężko na sercu, bo bardzo mi zależało na tym i te łzy u chłopaków w szatni są na pewno szczere. No ciężko będzie, trudne dni, tygodnie przed nami, bo to z takiej euforii, w której byliśmy jeszcze jakiś czas temu do piekła i trudno się z tym pogodzić. Nad zarzutem, że nam nie zależało, oczywiście to jest bzdura. Bo każdy sportowiec, każdy zawodowy sportowiec chce wygrywać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o pytania. Andrzej Ciejewski, Telewizja Polska w Gdańsku. Panie trenerze, pewnie czas na takie podsumowania i wnioski bardzo konkretne przyjdzie, bo to wszystko na gorąco, ale no w karierze pewnie pan nigdy nie miał takiej sytuacji, żeby mieć dwa mecze o awans i oba mecze przegrać. No jak pan to, no tu widzę, że osobiście pan do siebie bierze, ale też jako trener i drużynę, no ta pana taka porażka, bo mówił pan, to tylko sport, ale w sporcie są spektakularne zwycięstwa i spektakularne porażki. Myślę, że niestety Arka zanotowała spektakularną porażkę. No zdecydowanie. Wydaje mi się, że ta końcówka sezonu, tych złych rzeczy naraz się nam przytrafiło. I nie mam zamiaru szukać usprawiedliwienia, bo być może ja sam mogłem zareagować inaczej, mogłem dzisiaj być może inaczej zareagować, ale trzymałem się swojego planu. Ja wiem, że to może być teraz, będę i tak skrytykowany pewnie, ale no, suma nieszczęść w ostatnich tygodniach się złożyła na to, że wcześniej tego awansu nie zapewniliśmy sobie. Naprawdę ostatni tydzień od meczu z Odrą dzisiaj naprawdę robiliśmy wszystko, żeby wygrać i ten plan do 80 minuty się sprawdzał. Już wyprzedzę trochę pytanie o zmiany, bo na pewno takie będzie. No mieliśmy przygotowane zmiany, ale nie mieliśmy zawodników do tego systemu o takich predyspozycjach do środka pola, bo problem mieliśmy w środku pola, a nie na skrzydłach, więc no nie mieliśmy takiej specyfiki takich piłkarzy jak Janek Gol. Jedynego, którego mieliśmy o tej specyfice do grania w tym systemie, to był Mileś i być może dlatego nie zrobimy zmiany, choć oczywiście patrząc na to, jak się skończyło, będę teraz analizować, być może nie mogłem to zrobić wcześniej. Tak jak powiedziałem, pewnie wnioski takie dokładne będą później i proszę nie traktować tego, co mówimy jako zarzuty i szukanie winnych. Natomiast wydaje mi się, że dość kluczowe jest to, że mówimy od kilku meczów o tym, że Arka po prostu nie dojechała fizycznie w tych meczach ostatnich, nie tylko dzisiejszym. Czy, może takie wyprzedzające pytanie, czy pana zdaniem jednak obecność w klubie człowieka, który przygotowywał reprezentację Polski do Mistrzostw Świata, trenera przygotowania motorycznego, czy to nie jest jednak klucz, żeby go wykorzystać, żeby po prostu, no bo wydaje mi się, że nie tylko w dzisiejszym, ale szczególnie w ostatnich 5 meczach, no ten brak fizyczności u zawodników był bardzo widoczny. Czy ja inaczej podchodzę do tematu, bo
bo to zawsze tak samo można powiedzieć, jeżeli nie idzie, to przygotowanie motoryczne. U nas kluczem było, że nam 5 zawodników wypadało i graliśmy tymi samymi zawodnikami non stop. To nie jest tak, że my sobie mogliśmy pozwolić na 4-5 zmian w meczu i ten poziom nam nie spadał. No, w ostatnim meczu z Odrą Opole mieliśmy 8 młodzieżowców na ławce. Więc ja nie szukam usprawiedliwienia po to, że oni sobie nie dadzą rady, ale ta jakość, którą mieliśmy z Gojem, z Jaśkiem Golem, ze Zdrowym, wcześniej Adasiem, Mileś miał kontuzję, Martin Dobrotka, no ten poziom był prawdopodobnie utrzymany, więc konsultowałem się, ja się zawsze pytam i konsultuję z wieloma mądrzejszymi od siebie ludźmi, oczywiście rozmawiam i to też jest kolejny jakby problem, czy potencjalny problem, który będę chciał rozwiązać na przyszłość, bo już prowadziłem klub, który awansował do ekstraklasy, podobnie się przygotowywałem, podobnie pracowałem i być może tutaj nam zabrakło tego i to, co kiedyś mówiłem, że to, co jeżeli w jednym klubie się sprawdza, w drugim już się nie może nie sprawdzać, bo ten potencjał ludzki jest, nie wiem, gorszy, inny i bardzo indywidualnie trzeba podejść. Na szczęście mamy tą sytuację ustabilizowaną w klubie teraz organizacyjną, że będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby być może lepiej przygotować zespół. No to czas pokaże. A od niewykorzystania trenera Wita? No nie braliśmy tego pod uwagę, bo trener Wit ma swoją robotę w klubie. Być może, no to za świeże pytanie, być może na przyszłość to pomyślimy. Jakub Kuszejko, TVP Sport.pl. Trenerze, tak jak pan wspomniał, pierwsza połowa całkowicie pod waszą kontrolą. Stało się w drugiej, że oddaliście motorowi piłkę, że za wcześnie się cofnęliście, że może chcieliście ten wynik 1-0 dowieść, mówiąc prosto, bo tutaj po tych pierwszych 45 minutach nic nie wynikało na to, że ten wynik może tak wyglądać. Proszę zwrócić uwagę, że w drugiej połowie mieliśmy 300% sytuację i broniąc się nisko, gdzie braliśmy to pod uwagę, mamy 300% sytuację. No naprawdę, no 3 razy sam na sam. Czubi, Olaf i Mileś, więc... Triglechia. Syndrom. No niestety, no... To co mogę powiedzieć? No strzelamy na 2-0 i jest po meczu. No, to jest piłka, to jest sport. No. Patrząc, nie wiem, na bronienie wszystkich najlepszych drużyn na świecie, wiele drużyn nisko broni i z tym nie ma problemu. My też nisko broniliśmy w pierwszej połowie, w drugiej, ale motor nie stwarzał sobie sytuacji. Więc tu dochodzimy tylko i wyłącznie do skuteczności teraz, której nam zabrakło w drugiej połowie. No ale tak jak mówię, no 300% sytuacje, no to jest wystarczająco na 45 minut, żeby wygrać mecz. Jacek Buchczyński, Trójmiasto, pan trener mnie uprzedził, bo chciałem właśnie o te trzy sytuacje zapytać. Z pana strony widzenia to głowa, brak zimnej krwi, no bo to możemy teraz do tego wszystko dorobić, a z pana bogatego doświadczenia piłkarskiego, czy to można jakoś wytłumaczyć, bo to nie pierwszy taki mecz, że te sytuacje były na dostawienie tej kropki. Myślę, że wszystkiego po trochu. Moment meczu był taki, że te decyzje były złe i wydaje mi się, że mogliśmy, szczególnie w Olafa sytuacji, mijać bramkarza, więc to na pewno, no, tak jak strzelił bramkę z Odrą, być może to by było skuteczniejsze, ale no, nie zamieniam mi gani za to, bo bardzo dużo nam dali to dobrego w tym sezonie i grali świetnie po prostu. I moje drugie pytanie, Andrzej mówił o dwóch meczach, były trzy mecze na awans. W dwóch pierwszych wystarczyło zremisować, w jednym tam zabrakło 10 minut, dzisiaj chyba jeszcze bliżej zabrakło. Którego z tych meczów trenerowi no teraz tak na gorąco żal, czyli Lechia, Katowice i ten dzisiejszy? Wiem, że wszystkich, no ale jak? Żal mi sytuacji, w której się znaleźli piłkarze i ja również. No. Wydaje mi się, że najbliżej byliśmy na Lechii Gdańsk, więc tam już można było ten temat załatwić. Moje ostatnie pytanie, bo było gorąco pod sektorem kibiców. Co trenerowi najbardziej utkwiło z tej rozmowy i jakie wnioski na przyszłość? Dziękuję. No, kibice mają prawo. Co mogę powiedzieć? No, te emocje były ogromne. Oni
naprawdę nas mocno, mocno dopingowali i wspierali. Nie mam żadnych pretensji do kibiców, że te emocje wyszły na zewnątrz, no bo mieli do tego prawo, więc nie było to jakieś bardzo agresywne zachowanie w naszą stronę, tylko takie męskie, ludzkie zachowanie i biorę to na klatę, bo tak w sporcie jest i tak mężczyźni muszą się zachowywać, więc nie mam z tym problemu. Dobry wieczór, panie trenerze, tym jak kobieta Radek Gdańsk. Pan mówił o tym, że plan na mecz był dobry. W tym planie się też mieści to, kto i jak wykonuje stałe fragmenty gry. Monopolizował to Mark Navarro, robił to też w meczu z Wadrą Opole, wszystkie stojące piłki. Nie ma nikogo w zespole, kto to robi lepiej. No kurczę, no właśnie tu mam problem, bo Mark naprawdę na treningach bardzo dobrze to robi i on ma tą stopę bardzo dobrze ułożoną. Być może w tych meczach no nie było to tak, jakbyśmy chcieli. Być może sposób nabiegania też nie był optymalny. To na pewno jest do przemyślenia, to się zgadzam. Czy jeszcze są pytania? Jeśli nie, dziękuję w takim razie. Dziękuję za cały sezon. Wam też również za cały sezon, za taką atmosferę, bo to była przyjemność z wami współpracować, także dziękuję.